Jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, a to jest oczywiście jak zawsze Eurotrack Simulator 2 i multi i taki konwój. Zaraz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób jedzie z nami. Ale zaczynamy oczywiście od największego tutaj grubasa we wszechświecie, w tej naszej galaktyce, czyli Huśka, bo ja jestem zaraz po nim. Hej, dzień dobry, jo. Tak, i ja od góry będę witał tutaj po kolei. Invi, niech tak będzie. Przestaśnie wyłączę. Invi, witamy Inviego ze sobą. Halo, Invi. Jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Dalej, tak będę wzdłuż leciał tego, co mi tak pokazuje. xgaming.pl. Siema. Husiek był, bo to jest wiadomo. Witamy Konship. Konship, dobrze. A dzień dobry, witam. Prezes 1289. Witam. I to ktoś jeszcze z nami jedzie? Kogo tu nie mam na czacie? A ja jeszcze, Mateusz. O, i Mateusza. I moi drodzy, robimy sobie dzisiaj taką traskę. I posłuchajcie, to żeśmy dzisiaj sobie wykombinowali wszyscy. A jeszcze chciałbym dodać tutaj, że na tej się z nami mamy Miśka, mamy xGaming, mamy ich i Czajkę i mamy Dawida. No właśnie, to no przepraszam, wybaczcie. Wybaczcie staremu, bo stary nie wie, nie? Smutno mi. Przepraszam, wybacz, no. Wybacz. A, poczekajcie, ja muszę to sobie jeszcze zrobić chwilowo, dosłownie przerwę, bo zapomniałem jednej rzeczy oczywiście uruchomić. To jest normalne. Ale to sobie będę gadał. I posłuchajcie, bardzo fajna rzecz. A mianowicie, wykminiliśmy tutaj, że biorąc sobie zlecenia zewnętrzne, czyli zlecenia z tak zwanego World of Tracka, można większość tras robić wspólnie razem. I mamy trasy, praktycznie większość z nas ma trasy do tego samego miejsca. I startujemy sobie dzisiaj z Krakowa do Curichu. To jest bardzo fajne, Huziek, nie? Panie, szpachluje coś, co? Co tam szpach? Remont? No jak ja nic nie mam tam. Konsul, załóż sobie na klawisz tego TS-a. Bo normalnie co chwilę słyszymy coś takiego. Może o, o, było. Normalnie, masakra. No nie wiem. Ludzie mi znowu napiszą, że sorry, Husiek, ale tego się oglądać źle. Może od klawiatury to znowu słychać, to nie wierzę. Nie wiem, to zrób sobie na przycisk i będzie problem z głowy. Kiedy będziesz chciał gadać. Dokładnie. Jedźcie z pasa tego lewego, bo tam... Ja zjedę od razu na stację, będę założył, żeby tutaj zatankować. Ja tak samo się będę zatankowywał, ja także taki... też mam mało. Także taki pierwszy malutki postój to na tym najbliższej stacji paliw, nie? Tak. Jezu! Ale było. No to co dalej nie zrobił na tym? No jak mam zrobić? No weź opcję, opcję TS-a i zrób sobie aktywację na przycisk, a nie aktywację głosem. Dzień dobry. No to mi pomóż. Dobrze, dzień dobry. Żelek. Tak, daj do łajek Huśka, też tu jestem. Znaczy dobry wieczór. Grwazus, a dzień dobry. Cześć, Żelek. Czy jesteś o smaku coli? Albo czarnej wody. Czarnej wody, dokładnie. Haribo. Dobra, Huśek, jak to się tam robi? Haribo, smak radości. Jak zawsze masz, temat to jedzenie się zaczyna. Może jest coś w systemie, żeby mu tam naprowadzić tak. Na klawisz? To tam gracie coś, panowie? Gramy w ETS-a. I nagrywamy odcinek. Tam w ustawienia mam wejść. Tak, odcinek. Wtedy pozdrowić rodzinę, bliskich. I tam jest jeszcze opcja. Tak. I masz tam push to talk, czy jakoś tak, chyba coś takiego, nie? Czekaj, już szukam. Husiek, widziałem parę filmików u ciebie. Bardzo dobrze. O, mogę sobie chyba tutaj z czułością trochę powalić, ale dobra. A to jedziecie na Skandynawię, czy tutaj po Europie? Po Europie, jedziemy do Zurichu. A Skandynawia to nie Europa? Skandynawia to już Skandynawia. Ty i mój, o. Macie? Są. Wszystkie DLC to są do euro. Albo minus. O, Przemo, ban się skończył. Tak. No to przez przypadek, bo nie wiedziałem, że na kanale jest takie coś. Okej, okay, teraz mówię z przycisku. No pierwszy raz tutaj jestem. Wiem, musiałem pokazać, że w razie czego, jak coś jestem. No. Wiem. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo mówię przyciskając. No i bardzo dobrze, przyciskając, bardzo dobrze. Dzięki, jesteś zatankowany? Tak, już możemy jechać. No to jedziemy, no to ja ruszam.
No to startuj. Ja sobie tutaj już będę w tym miejscu, gdzie jestem, tam cię nie muszę pchać do przodu. Lepiej mnie wypchnąć. Tutaj... Dobrze, a czemu? Bo ja strasznie skaczę, to sobie komputer. No dobra, no to wyprzedzam, nie ma problemu. To widzę, że jakiś konwój tutaj się szykuje. Tak, jedziemy w tym konwojku. Jaka przylotowa prędkość? 85? No może być, dla mnie to tam wiesz. Ja akurat już dodatkowo testuję tego free tracka. Najnowszego. Z baterią na górze, nie? No tak, znaczy wiesz, to można wyeliminować, bo można podpiąć pod ten, przecież pod USB. Nie, pod USB, no bez przesady, nie? Ale mi się wydaje, wiesz, zobaczymy. No będę testował, zobaczymy ile ta bateria wytrzyma. Ma wyłącznik, także jeżeli kończę nagranie, mogę sobie wyłączyć normalnie. No to ja normalnie. Też miałem studio domu. I jest okej, okay, i jest fajnie. Także tutaj nie uważam, że coś to może złego wiesz, wprowadzić. Sądzę, że... Tak, lepiej mieć drugą baterię, bo czasami w zapasie. Tak, że zapomnisz. Ale to tak zawsze jest, jak ja miałem, korzystałem swojego czasu, wiecie, z myszek bezprzewodowych, nie? Ona mi zawsze działała. Zawsze. No. Nie działała wtedy, kiedy była potrzebna tylko. Tak, miałem ten sam problem. Wtedy się baterie kończyły zawsze. Zawsze trzeba było wymienić baterię. Zawsze zapominałem, bo jeszcze kiedyś były takie myszki, że się stawiało w ładowarkę, pamiętasz, Wójciek? No to USB. Jedyne, to był Razer Mambe, nie? No to tam właśnie na pasacy do końca, że sobie ładowałem, ale... Czy co prawda nie zapominałem od niej, żeby ją ładować, ale po prostu przez ten czas, ile siedziałem przy komputerze, ta myszka nie wyrabiała po prostu tego czasu. No ale ja uważam również, że myszki bezprzewodowe są mniej dokładne w odrywaniu, nie? W poruszaniu nią, niż te myszki na przewodzie. Znaczy, dla mnie to jest tam wsio ryba, bo ja nie gram w jakieś gry typu FPS, jakieś Counter-Strike czy inne gry takie, gdzie ta myszka musi być niesamowicie czuła. Ale denerwowało mnie to, że się rozładowywała. No to chodzi o ten delay, nie? No, Kusiaka, dokładnie. Właściwie to, no, ja mam myszkę od firmy Logitech, no właściwie co myślisz o tych myszkach, co to Logitech produkuje właściwie? Zależy jaka ta. Poczekajcie chwilę, bo mi ciśnienie w trasie przerwało. Oko? To zwolnijcie tam z przodu. Akurat na autostradę miałem wjechać i mi ciśnienie stanęło. Chodzi mi bardziej o taką ogólną, no... Ogólną ocenę. Nie wiem, powiem ci, że nie wypowiadam się, bo nigdy akurat myszki Logitecha nie miałem i nie planuję kupować Logitecha. Czy kwestia jest tego typu, ja uważam, że to jest pytanie kogoś na temat danej myszki, co sądzi, jeżeli się tej myszki nie miało w ręku, to jest takie dziwne troszeczkę, bo to możemy powiedzieć o czymś, czego żeśmy nigdy w życiu nie dotknęli, tak? I tutaj trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że to ta myszka ma komuś do dłoni pasować. Mi będzie pasowała inna, komuś będzie pasowała inna i komuś się będzie lepiej grało na czyli jego myszce, a mi się lepiej gra na mojej. Idąc tokiem twojego myślenia, można by to wykorzystać. Wiem o tym. Chodzi do ciebie dziewczyna. No ja już też o moich cyckach? Nie wiem, nie ma całym jeszcze. No, ale to jest dobre, no. To jest bardzo to tak dobre. Samo, to tak samo jak z próbowaniem różnych potraw, nie? No, dokładnie. Boże, jakie ostre hamowania tu... On szybko uważa, jak jeździsz, bo zaraz jakiś tu wypadek będzie. No wiem, no ale kurde, jak co chwilę muszę ostro za nimi hamować. Zachowaj odstęp. Tam z tyłu, jak będziesz nas doganiał, to już powiedz, nie? Bo my zwolniliśmy ostro. Ja już przyspieszyłem. Przyspieszyłeś już? No, myślę, że mu się załadowało, no bo to tak... No już też masz ten napis, i już powoli no, ja też mam go właśnie, z nim odjeżdżam. To jest dziwne. Mi już napis Steam Offline zniknął. No pewnie była jakaś konserwacja może serwisów, serwerów. Tak, aktualizacja CS-a była. Znaczy wiesz, jak robią aktualizację CS-a, to raczej nie wyłączają serwerów. No... Aby się nie dziwił. Wszystkich gier. Ja. Teraz jestem major, to... Wszystko jest możliwe. Już jestem zobaczymy, na zobaczymy. Dobra, dżingi za wiesz co myśmy mieli, obiecaliśmy w drugim, w kolejnym odcinku ETS-a, ale tego nie dotrzymamy dzisiaj. A, znowu o tych zjawiskach, no Boże. No faktycznie. Dobra, mamy, na dole. Na samym dole te... To dzięki. Wzajemnie. No co, może pogadać o konshipie, jak konship jest paranormalny. Nie no, powiem ci, że Husiek rewelka się sprawuje jednak ten free track tutaj. I kosztuje 1/8 ceny tego, co on track na IR, nie? A no to jasne, że tak. Możecie podać jakiś punkt charakterystyczny, gdzie jesteście?
Na granicy. O, zbliżamy do granicy. Zwolnijcie tam troszeczkę, nie tylko nie nas. Okay. Nie, ja mam po prostu zasobowego kompa i wszyscy jedziecie szybciej niż ja. Aha. A to się tak da. Tej stacji, no ale wyjeżdżamy to, właśnie z Polski już. No wąchaj nasze spaliny. O, już jestem przy granicy. No to, to myśmy dopiero co przyjechali, to jesteś w sumie przy nas. No. No jedziemy, bardzo dobrze. Bez siebie, cały czas. Ej, mag ETS-a, masz włączysz kamerę drugą, masz więcej FS-ów. Co? Magia ETS-a. Kucy. 700 coś? Czemu tak mi odchodzisz? Nie, mówię, że włączysz kamerę numer 2, masz więcej FPS-ów. No, no tak. To to już wiemy. Patrz jak to leci normalnie. Ma to mocy. Chociaż w większości widzę, jak spotykam skanie, czy coś, to te 430 koni, chyba tak? No bo to takie są w nominale, no, bo u mnie w rodzinie mam parę no, osób, którzy się we mnie wpakował znowu. Którzy jeżdżą no. Normalnie, wiesz, w życiu, są kierowcami zawodowymi. I takie skanie właśnie 430 to są takie no, właśnie najbardziej możliwe, popularne, nie? Zatrzymajcie się tam przy granicy, proszę, bo muszę was dogonić. Ale za granicą jest. Jakie granice się mamy za granicą? Przepraszam, czy Osnaberg, czy coś takiego. What? Pierwsze miasto przy granicy. Ale to my jesteśmy już tak do jakiejś... Są zjazdy na... Zaraz ja mi powiem dokładnie. Koło Ostrawy. Mijaliśmy w tej chwili Ostrawę po lewej stronie. Ja to wolniej będę po prostu jechał. No jadę przepisowo teraz 47. Ale to też musimy jakoś z życiem jechać, bo tak to będziemy jechać półtorej godziny. To później przyspieszymy, nie? Kurde, fajne, bardzo mi się to podoba. Teraz mogę, wiesz, patrzeć w górę, w kabinie, Husiek, w dół, nie? Co prawda, rąk nie widzę, nóg też, nie? Nie bardzo. Nie chodzi, zawaliście, naprawdę, no. Bo ty masz teraz na tym, nie na tej kamerze, tylko na tym czytniku od PS3, nie? Tak, na kamerze od PS3. No, są kliszą na tym. No dokładnie. No skonfigurowałem ci sobie to. Wszelkie, wiesz, te płaszczyzny obrotu, góra, dół, prawo, lewo, nawet przesuwanie się w kabinie, wiesz. Mogę ci wsiąść na kolankach, jakbyś siedział koło mnie. Co tam powiedzą geje? A niech se mówią. Na browara na parkingu. A to u mnie coś to nie bardzo chodziło. Ja już miałem też to i miałem... Takie miałem problemy z tym. Wiesz, niektórzy mówili, że może być na przykład, że za dużo będę miał światła, to też nie będzie działać. Przecież u mnie te dwa softboxy walą niesamowicie światłem, nie? No. I nic nie ma żadnego. Może trzeba było lepiej to skonfigurować. To zakleić tą baterię czasami, bo się z baterii lubi odbijać. No też tak mówi, a nic tutaj, nie odbija się z baterii, no. No widzisz. To wezmę najwyżej jakąś czarną taśmę izolacyjną i wiesz. No i zakleisz. Dokładnie. I zakleję i to jest wszystko fajnie, co działa. Zresztą muszę to zobaczyć u ciebie. No to zrobię ci parę fotek i podrzucę. Zresztą chyba nagram filmik w ogóle o tym, no bo to fajnie, że ktoś z mojego miasta coś takiego robi, także należy się za dobrą robotę jakaś tam, a wiesz. A to odbierałeś osobiście, nie? Tak, pojechałem dzisiaj osobiście, bo w ogóle robił, nie? Bo ja wczoraj zadzwoniłem do niego i powiedział, mówię, że nie będę chyba tego przez internet zamawiał i przez Allegro, bo to by było śmieszne, tak? No to prawda, a nie tak. Kurierem, bo się tak zastanawiałem, jakby kurier zadziałał, jakbym zamówił od niego kurierem do siebie. No standardowo by wyszło. No tak, tylko kwestia jest tego typu, że tam gdzie odbierałem, to jest jakieś 2 km ode mnie z domu, nie? Mhm. I dzisiaj się zastanawialiśmy nad tym, czy jak kurier by odebrał od niego przesyłkę, czy ona by pojechała do Lublina. Wiesz co, z tego co wiem, to tak. No też mi się tak wydaje, żeby pojechała. Ja raz tak wysyłałem coś, czy wysyłałem, no. Do gościa też, do Tarnowa, nie? Mhm. No ale akurat tak bym odpowiadał, że to żeby to kurierem wysunął, bo nie miał możliwości odbioru osobistego. No i wysłałeś mi UPS-em, nie? I tak, z Tarnowa pojechała na tą wujkę kosowską, tam do głównej sortowni, no tak, i wróciła.
No to jest zobacz, taka durnota, nie? To powinien, kurier powinien mieć, jeżeli to nie jest, nawet jeżeli to jest przesyłka pobraniowa, to kurier powinien mieć taką decyzję podjąć, że sam ją dostarcza, odbiera ją, dostarcza i tyle, bo to bez sensu jest nadrobienia kilometrów z tym, no, tak? No dokładnie, nie? Jeżdżenie tam jest powrotem, dodatkowy ciężar i tak dalej, nie? A! Właśnie, zjawiska paranormalne. Polecam bardzo fajny serial, zacząłem oglądać. Jaki? Outcast. A, ten... Mhm. Ale tylko jest mało odcinków na razie. Na razie 5. No, a to już. Na razie 5, ale zacząłem oglądać. Mogę ci powiedzieć na temat paranormalnych zjawisk? Jasne, śmiało. No pewnie. Nie, czy nie wiem, czy to nie jest związane z tym, bo kiedyś kładłem się spać po obejrzeniu odcinka Huśka. Mhm. No, to ups. I spojrzałem się do okna, nie? I leciała taka kula światła plus za nią taka smuga. To wiesz co, to możliwe, że mogłaby to być jakaś kometa, no nie? Albo meteor. Ale równo nad blokami leciała. Nie z nieba w dół, tylko po prostu równo w poziomie do płaszczyzny ziemi. Może piorun kulisty. Albo kometa. To było zimą. Może smog. Ale to było tuż przed świętami, bo może to był Mikołaj. Może. O, ale ktoś wywalił. On ship, ja. Jak to ty jeździsz? To tylko po moim odcinku. No właśnie, to jest bardzo intrygujące. Gościu przede mną, tak jakby przez lewy milimetry przede mną i... No ty też się teleportujesz, tyle ci chcę powiedzieć. Dobra, tam dokończ tam coś, co miałem mówić, bo... No ogólnie wprowadź mi jeszcze coś takiego, że jak jeden mówi, to reszta słucha. Dokładnie, nie przerywamy. Możecie troszeczkę zwolnić? Tak. Już to czynię. Jadę 110 na godzinę i nie wiem, czy was dogonię. Dobra, ja już mam w tej chwili... Ja mam 55 i ja się tak w lukę prawie cały czas. Ja mam 60. A ja sobie na chwilę zjadę na pobocze, wy tam jedźcie, a ja sobie wyłączę ogranicznik na szybko oko. Ja się zastanawiam, czemu mi kilometry rosną, ja mam zaznaczony na mapie ten. Czekajcie, sobie zjadę tutaj na pobocze na chwilę. A... Żeby sobie zmazać. Ja mam znowu ćmela tającą przede mną, patrz, łamie stąd. Ten serwis w Krakowie zaznaczony. Stoimy już teraz na poboczu, zaraz ci powiem, tylko się zatrzymam, bo mapę wcześniej nie włączę. O. Już się zatrzymałem, już ci mówię, w którym miejscu dokładnie jestem. Jesteśmy, dojeżdżamy do Brna. Będziemy skręcać jedynką jedziemy i będziemy skręcali później na południe. Czy Brnie? Brnie. Ruszam. Dobra, to za chwilę u was tam będę. Ja się zastanawiam, czy musicie wyłączyć ogranicznika. Zapomniałem, że jest wrócone te 90 na godzinę. No. Jest na automatycznie serwerowe, serwerowe ograniczenie, bo jesteśmy na Europie jedynce. Nie, to jest z War of Tracks. Nawet na single tak działa. No tak, ale... Ale nawet na Europie... To byśmy mogli jechać normalnie do 110, bo jest do 110 na multi, na tym EU1. A może? Ile kilometrów jeszcze mamy do tego Zurichu? 860. Ja mam 870. No to trochę jest. Także polecam ten serial Huciek Outcast. Naprawdę fajny. Fajny jest ten serialik. O, to sobie obejrzę. Będę go sobie dalej oglądał. Siema. A dodatkowo właśnie tam jest dużo takich, wiesz... To wiadomo, horror, nie? Czyli zjawiska paranormalne w pojęciu czekam na duchów, nie? Rozwinięcie się akcji dalej odnośnie Archiwum X. No ja też, no nie ma kolejnych odcinków. No nie ma, no. Uważam, że fajne, no. Warto by było, żeby się kolejne pojawiły. Pusieka, ty generalnie polecasz kupić tego Amerykanego Lutraka? Co wy gadacie? Mam burzę. Lul. Ciebie jest burza? No chyba tak. Telepańska ode mnie oproszła. Kusiek, będziemy przejeżdżać przez jakiś serwis? Potrzebowałbym się naprawić właściwie. No właściwie to jesteśmy teraz w mieście, ale tu w mieście chyba nie ma. Tam chyba jest. Albo gdzieś tu.
No ale to przecież może pod F7 go tepnie do któregoś z miast, niech będzie w połowie drogi pomiędzy jednym a drugim, to go tepnie do dalszego od nas miasta i tam sobie wyjedzie i dogodzi nas. Musiałby zawrócić, wtedy by był tam ten serwis. No niby. Okej, okay, już dojeżdżam do tyle. O Jezu, Allah mnie chytnął. Gdzie teraz jesteście? Wjechaliśmy z Brna w kierunku Wiednia. I lądówką taką zaczynamy jechać. Dokładnie. Taką wąskawą. Czy jedno, jednopasmową w jedną stronę. No, nie dwupasmówka. Ale ja w ogóle to wiesz tak. Padać, kurwa. Wiesz, ci powiem, Kucie, że ja nawet nie podejrzewałem, że archiwum Mixoni wznowią tą serię, no bo ona tak się tak już kończyło, wiesz w jaki sposób, nie? W tym 10 sezonie u no, nich, że. No, no. Już tam wszystko było niby wyjaśnione. Zatrzymacie się tam przy stacji benzynowej? Okej. Okay. Mhm. I wiesz, okay. Nawet nie podejrzewałem, że to zacznie się ten kolejny, ale no widocznie wiesz, no serial naprawdę miał bardzo duże. Zresztą tak samo takim kolejnym serialem, którym bardzo lubiłem oglądać, było miasteczko Twin Peaks. No było z czego faktycznie. No też jest fajne. Stajemy, to sobie pójdę po czarną wodę. I to sobie idź, a ja sobie już tutaj też staję za Invim. Jadę. O, ty czarną wodę, a ja kawę z mlekiem. Ja się w sumie do Wiednia, a nie do Brna bym je tepł. Przydałoby się, żebym sobie przejechał przez serwis, ale myślę, że dam radę. Ile procent uszkodzeń masz? 44. Na czasie tam trochę podjadę i się po prostu tepnę i tam na autostradę wyjadę, no bo... Do stacji mam 20 km. Okej, okay, jestem. Mhm. To poczekaj się za chwilkę, już tam was będę. Dobra. O, już was widzę. No też cię widzę, Mateusz, już 400 metrów od nas. No to startuj. Mister Husiek, proszę. Startuję. Jaka prędkość wylotowa? Jakieś 8.5. Okej, przyjąłem. To jest co? Chyba tego... Grają, się nie. Co jaki czas może mi silnik gasnąć, więc uwaga. To pan się potem dowie, jak trochę podjedziesz teraz... od tej stacji. A ja bym się teraz w dzięki sobie znaczył. A pomożesz mi was odnaleźć? No to znaczy, ja tutaj jestem, już wyjeżdżam z miasta. Już teraz tak na szybko się teleportował, to... Dobra, już myślę, że możemy jechać pełną parą, bo... Nie, będziemy jechać 50, to my nigdy tam nie zajdziemy. Pełną parą, to znaczy... Dobra, ja już tam będę doganiał Huśka. Nie, żeby jechać, bo... Kto tam wyjeżdża z tego Wiednia? Z doświadczenia chcę mieć taki odcinek maksymalnie godzinę. A zaczekasz? Dobra, zrozumiałem. No ja z ograniczeniem tu powinieneś dogonić. Godzinne odcinki się fajnie ogląda, nie? No tak maksymalnie godzinę, wiesz, jak już tam mieliśmy półtorej godziny, to już tam było. Ludzi męczyło. Długo. No właśnie, a teraz możecie mnie zhejtować za to, co u mnie na kanale się pojawiło, czyli za pierwszą w życiu recenzję Genghisa czy czegokolwiek, no. No to nie wiem, nie widziałem tego kanału, więc wiesz. X Gaming? Wyprzedzaj mnie, bo ja mam sobie komp. Dobra, to jest... Chuć jak mi już marudził, że za długie było. Za długie. Długie. Jedź konszyb. Szkoda, że nie za grube. Hajda. Co tam mówiłeś, bo nie usłyszałem, bo gadali. To na aczku grube, jak ci chyba, co? Kurde! Co się stało? Sorry.
Wjechałem w niego przypadek. Kogo? Nic się nie stało. Mateusza. Nie możecie odległości trzymać? Nie, nie. Możemy, ja tylko nie ja gram na klawiaturze i źle naciskam przycisk. Pedały mi się pomyliły. Jadę za trasą, którą no mi GPS właśnie wyznaczy. Zobaczymy, czy... Ej, zagrzmiało mnie, racji. Kurde, jak ja bym chciał, żeby u mnie zaczęło padać. A u mnie było raz tak, że się tylko błyskało, a nie było w ogóle grzmotu. No to tak, to żeby też jak było czasem. Znaczy jak patrzyłem na mapę, to tak w sumie ociera się o tarno ta burza, pseudo burza, nie wiem, bo to mówię, zagrzmiało racji. U mnie na wsi raz, ten, centralnie na podwórek sąsiada walnął piorun. No bywaj tak. Albo mi w drzewo tutaj walnął obok. Zjeżdżasz, Łusiak? Nie, na prostę jadę. Nie, na ten pas. No, prawie. Już was chyba nie odnajdę. Tam się jakiś przed nami ślimaczy, nie wiem co on będzie robił w ogóle. No ja na was czekam, tak po trochu. Aha, no to wioj. Bo u mechanika się... byłem, bo się w konshipa wpierdzieliłem. Aha. Zapytajcie tutaj, moi drodzy, jakiś temat, bo jedzie nas 8 osób, a cisza normalnie jakbym seks z Huśkiem jechał. Seks. Migranci. Nie, co sądzicie o nowym tym, Mirror's Edge'u? Nie sądzę nic, zagrałem, nie zamierzam. Znaczy gra typowo parkurowa, nie? No wiadomo, tak jak pierwsza część, tak samo i druga. Ale ta ale bohaterka całkiem... Bohaterka jest całkiem fajna, bo to ona mi przypomina naszą Ankę w ogóle. O dokładnie, nie? Za 20 zł. Za 20 zł, tak, Ankę nam przypomina, także fajne. Ale aczkolwiek mi takie gry do mnie tak nie przemawiają, że tak powiem. Do mnie też nie jakoś tak... Nie bardzo. Po prostu nie trafiają w nasze gusta, nie? No i mamy do tego pełne znaczy, prawo, żeby nam się... Ja mówię, jak się coś dzieje więcej tam. Jakoś tak, nie wiem, może się tam coś dzieje, ale... No, nie przemawia to do mnie, jakoś tak... Tak wiecie jak. Tak żeby mnie pociągnęło do zakupu tej gry. O właśnie. To... Ale w ogóle to i tak będzie gra single, tak? Tam nie ma multi w Mirror's Edge. To tam jak w tamtej pierwszej części, jak to mówię w drugiej, no to... Wiem, że są wyzwania online. Aha, czyli takie rankingi pomiędzy graczami pewnie. Tak. I przechodzenie tych parkurów w jakimś określonym czasie. No to... Mech. Nie ma w tym kiełbasy. Ty. No czekam teraz na ten, na No Man's Sky. Na sierpień. Jezu, znaczy, no to co żeśmy... Się stało, ale u mnie się zatrzymałeś po prostu w miejscu i straciłem 50% funkcjonalności. Uważnie? No. Nie, no ja jadę, przede mną wszyscy jadą. Ja jechałem za tobą, się zatrzymałeś i straciłem 50%. Ach, te błędy. Dzięki, jest wszyscy oprócz mnie, bo ja musiałem się też czepać do warsztatu, ale nie mogę was znaleźć, coś. I ping mam non-stop taki sam, także patrzę, nie jest źle. Co ja chciałem powiedzieć? A, mówisz o tej grze, no, o tej grze kosmicznej, co chcemy tak, sobie tak, razem tak, grać. Tak. To ona się tylko pojawi. Także ja przepraszam za lagi multi w takim bądź razie, bo ja jadę non-stop. No a później gra kolejna, o której oczekuję, to Mafia 3. No Mafia 3 ja jeszcze oczekuję z utęsknieniem Outlasta 2. O, Outlast 2 na 100%. Też się zgadzam się. Szukam czegoś, co mnie wreszcie przestraszy w tych grach. Wtedy to jest nagrywane u mnie w domu zawsze mniej więcej około 2 w nocy. Ciemno w pokoju, zero green screena, bo to musi być atmosfera. No ale to mało, ten w Outlaście w jedynce no parę razy skoczyłem na krześle, no tak, ale nie tak do momentu, żebym tam zaczął krzyczeć takie, czy wiesz, coś. Tak jest takie, bo to się nagle boom, nie? No. Nie tak jak niektórzy, że wiecie, że krzyczą w ogóle i włosy wyrywają, nie? Nie, to uważam troszeczkę delikatnie udawane. Albo może już dlatego, że
Ja w swoim życiu mam przesyt horroru, bo horrory to wszystkie chyba oglądam, które się pokażą, i te dobre, i te złe, i w ogóle wszystko. Ja czekam na Farminga 17. No, coś takiego nowego się w nim pojawi? Ma być niby kilka nowych upraw. Słonecznik, rzodkie poleista i chyba soja. Słoneczniki? Ja bym to bardziej, kurde, powiem wam szczerze, w tym Farmingu, bo Farming jest fajną grą, tylko mi brakuje tam niektórych takich rzeczy, jakby to powiedzieć, takich graficznych, wiesz, Kusiek? Graficznych. Czyli na przykład, jeżeli zajmujemy się hodowlą bydła, czy też świń, nie? No. Że faktycznie jest ładowanie tych świń na przyczepy, jedziemy z jakiegoś tam punktu skupu żywca, takie rzeczy, nie? O właśnie, jeszcze ma jeździć hodowla świń. No, także coś takiego. A może też być konkurencja, Crops and Cops, jakoś tak to się nazywa. Znaczy wiesz, to jest to, że grę robi studio, które no podejrzewam chyba tam nie ma jakoś specjalnych, wiesz, budżetu na silnik. No dokładnie. Ale widzisz, takie fajne tytuły właśnie są ograniczone pod tym kątem, nie? No bo tak... Nasze Construction Simulator, nie? No. Zobacz, fajny tytuł, a świetnie. Fajnie by to było, że jak my już coś tam przewozimy na ten plac budowy, nie? Że to widać, że coś tam się pojawia, pomału cegła, po cegle jakaś animacja, prawda? No dokładnie, ting od razu, nie? No. No zobaczymy, może wyjdzie kolejny i będzie... Powiem szczerze, na razie to ten nasz Construction Simulator to się skupia tylko do tego, że... Przywieź i wystaw na zewnątrz sprzęt. No i to jest takie w sumie już kilka odcinków. I po wyjściu sprzętu automatycznie pojawia się część budowy. Dokładnie. A brakuje takiego czegoś jak faktycznie, żeby to animowania było zrobione. Ej, Invincible, że... koło Salzburga przejeżdżaliście czy coś? Jeszcze nie dojechaliśmy. Ale widziałem, że jest ten Construction Machine 2016 symulator. Mm-hmm. Tam już są rzeczy, gdzie tak naprawdę tam układasz jakieś te elementy budynku i tak dalej, jakieś tam zbrojenia i tak dalej, nie? No, ale zobaczymy. Na razie tego Construction'a przejdziemy do końca, bo mamy z no, DLC, także troszeczkę tam zadań przed nami na pewno jest. A później zobaczymy, co dalej. Możecie poczekać pod linii? Przepraszam, że przeszkodzę, możecie poczekać pod Linz, bo straciłem 50% wozu i... Na mnie, tak? Dobra, spokojnie, to moja wina. Jesteśmy obok Linz właśnie. No to tutaj za tym zjazdem się zatrzymajmy, co? Okej. Okay. Ja jestem koło Salzburga. No musisz poczekać. Mam tam na was. Jak ja sobie kupię gdzieś... tego nowego zatrzymam laptopa... Zatrzymam się gdzieś tu na poboczu. Nie mów, że sobie laptopa do gier kupujesz. No kupuję sobie, bo muszę mieć przenośny sprzęt. Aha, no to chyba, że ty jesteś do tego zmuszony. Myślę, że na nowo Y700 powinien być dobry. Kupiłbym sobie stacjonarkę, tylko że jest taka sprawa. U mnie może nie wytrzymać główne przejście zasilania. Nie? Bo mi się tam się skopało z prądem. Po drugie, potrzebuję laptopa, że jak na przykład jestem w domu, a na przykład jestem gdzieś poza domem, nie? Nie, no tak, jeżeli potrzebujesz laptopa faktycznie, to tak, bo jeżeli masz możliwość mieć komputer stacjonarny, a kupujesz laptopa, no to dla mnie jest to pomyłka. Nie, bo jest taka sprawa, że ja mam internet mobilny. I to też jest pod to brane, bo ja na przykład wolę sobie iść niekiedy na taras i na dworze pograć w gry, niż siedzieć w domu w duchoszocie. A, no okej. Okay. A że mieszkam na wsi, to mam świeże powietrze zawsze. Jedziemy już? Nie, bo gaming dopiero dojechał jeszcze. Aha. Ja tam dalej na was czekam. Na kogo czekamy w ogóle? Na Mateusza, no. Tak? Tak, bo rozbiłem sobie wóz o twoją naczepę. To ja zobaczę. Okay. Ja mam 0% uszkodzeń. Piernik. Kurde, aż zobaczę, jak ta moja teraz ciężaróweczka pięknie wygląda. No. Ale wiesz, że przez środek do tego do pulpitu i mi przestał nagrywać? Jak ci mogę przestać nagrywać? No, zminimalizowałem się gada w pulpitu. Musiałem coś kliknąć przez środek. Dupa jeża. Wszystko pod górkę dzisiaj. Jeszcze teraz ciśnienie, to chwilkę potrwa, możecie kontynuować rozmowę. A co ja tak często ładuję jeszcze ciśnienie? Właśnie przewodów nie wymienił. Poszło. Aha.
On ma chyba też włączone te hamulce pneumatyczne. Nie no, moja skakanka jest piękna. Te DLC, które mają powstać w przyszłości. Wiem, że jedno kiedyś miało powstać. Nazywało się Rings and Trolls, czy jakoś tak. No ale to była gra normalna. Nie, chodzi o DLC do Eurotrucka, która dawała tandemy. No ale Rings and Roll była normalną grą przecież. To jest Rings and Run, a to było Rings Run, czy jakoś tak. To coś podobnego. A nie chodzi ci o Rings and Roll? Nie, Rings and Roll to się zrobiło. Już? Idziemy? Poczekaj chwileczkę, bo... Naprawy... Spróbuję was dogonić. Ale z Linz? Tak, z Linz. To ruszamy. Tam przed nami ten zjazd, to możemy to jechać, jedziemy, tak? To nie wjeżdżajcie do Linz, jedźcie dalej tą krajówką. Ja jestem koło Salzburga. To sobie troszeczkę poczekasz. No to nic, poczekam sobie, no to dla mnie to nie jest problem. A w ogóle jak zamierzacie wakacje spędzić, jak to typowo domowo, komputerowo, czy gdzieś tam jedziecie? Jadę do kuzyna nad morze. No to fajnie. Ja planuję na zachód Niemiec i może nie wiem, gdzieś Bieszczady. Już was widzę, jestem pod wami. Ale planuję gdzieś tak w sierpniu, jak się w robocie uda mi się załatwić. Ja planuję do Dżingisa. A ja planuję do Huśka. Okej, dołączyłem do was. A ja planuję na jakąś wyżerkę. A ja planuję na dwa tygodnie do działki w Tarnowie, a później jeszcze nad morze. Gdzie działki? Tak, Tarnowie. Dokładniej to za Tarnowym. Uważaj tam, Husiek. A w jakim miejscowości masz tą działkę? Rychwałd, Pleśna, Świta? Co? No oczywiście, że Rychwałd, Pleśna i Świta. No to właśnie ja tam... tam mam działkę. A Świta ci Żuchowa? Nie. To jest Pleśna Żuchowa. O. Tylko zależy od której strony jedziecie wy zazwyczaj. No, my jedziemy od Krakowa, to... Od tam, jak na Nowy Sącz jedzie pewnie, nie? No, raczej tak, gdzieś tak. Bo przejeżdżacie, wjeżdżacie w Rychwałd, nie? Koło Lichwina i tak dalej. Tak, tak, tak. No to nie jedziecie przez Żuchową. W Żuchowie jako mam wujaszka. No, jest Żuchowa, Pleśna, Rychwałd. Jak jest, nie wiem czy wiesz, jak jest ta droga taka, jak się wyjeżdża na samą górę tam na Rychwałd. No taka kręta z lasem. Tak, coś takiego. I właśnie, no, to ja mam tam na samej górze na końcu drogi, mam tą działkę właśnie. Ja się kuźwa w tym lesie zgubiłem na wagarach. Znaczy, sorry, ja w tym lesie wyszedłem wtedy na wagarek, a zgubiłem się w lesie na Lubince. Tam nawet na kładzie jeździłem. A ja planuję jeszcze spędzić nad Turawą, albo jeszcze na Masku być. Na czym? Nad Turawą, jezioro turawskie u nas. A. Budował je ten, pewien pan, którego imię na pewno nie wymówię. To próbuj. No zaczyna się na H. Aha. To się może źle skończyć. Hubert? To ja. Nie. Druga wojna światowa. Mieszkał w Niemczech. Hitler. Aha, no popatrz. Ale przecież zostawić coś, zostawić jezioro. A ja powiem wam, że... To jest fajne jezioro. Latem zielone, zimą niebieskie. Zanim Husiek jeszcze wszedł na TSA, to jakiś gościu miał znajomego z Anglii, nie? No i kazali mu gadać, kurde, jajko ze szczypiorkiem. Jezu, co tam jeszcze? Katowali go tym polskim językiem. No, podobno polski jest jednym z trudniejszych języków. No tak, dokładnie. Zresztą wystarczy czasami spojrzeć na live, na czat na live'ie. Przejdzie przekonać. No ja się zazwyczaj na czat na live'ie nie patrzę. Jak tam niektóre wynalazki są, to... Kaleczą, nie? Bo polski język, trudny język. Albo komentarze na YouTubie. Też. Analfabetyzm wtórny się niektórym udziela. Coś niewyjaśnionego dzieje się z moją ciężarówką. To znaczy? To jest zjawisko paranormalne. Łopętało ją. Na przykład coś takiego, podjadę z przodu? O, cześć.
puszczam se do przodu, wyhamowuję, a nagle ciężarówka mi jedzie do tyłu. Może za mocno wsteczny hamulec nacisnąłeś. Albo jest pod górkę i posłuchanie cię do tyłu. Tak też możliwe, możliwe. A Husiek, ty masz włączone te zaawansowane podczepianie, czy nie? Co mam? Zaawansowane podczepianie naczep w Eurotrucku? Nie, 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 nie. To, że trzeba wysiąść i samemu podnieść? Nie, to, że tam trzeba dobrze celować bolcem w dziurkę. Bolcem w dziurkę to ja wolę innym trafić. No my tu celujemy gniazdem. Gniazdo dokładnie. Kabel w gniazd. Wtyczka bardziej. Ciekawe, że istnieją w miejscach w Polsce, gdzie nie dochodzi. I się uziemiamy wtedy. Następuje przekaz energii. Pamiętajcie, że kopię ostatniego najbardziej. Najgorsze jest to, że ja muszę mieć internet mobilny w domu. Ja mam routera. Nie ma możliwości skorzystania z najbardziej powszechnej wszędzie i najlepszej opcji Orange'u? Nie, niestety nie ma. Nie ma kabla do mojego domu poprowadzonego. Pół wsi ma, pół nie. Mieszkam w tej drugiej połowie. Ja mam internet z T-Mobile'a. Jestem w T-Mobile. Ja mam z plusa. I mogę to śpiewać. Chociaż pomoc to miałem się jest, nie mamy źle. Do playa. Nie, my nie mamy źle. My się nienawiść nie przeprowadzamy, nie. Światłowodzik robi robotę. Dokładnie. Co prawda ja mam tylko narzekam na upload, ale download mam zawalisty, no. Aczkolwiek bardzo bym się zastanawiał również, jeżeli by weszła ta opcja, chociaż rozmawiałem ostatnio ze znajomą, która pracuje właśnie w tej firmie na O i właśnie w dziale technicznym. Nie wiadomo, czy w ogóle to dalej zaczną rozszerzać tą super opcję 600, tak, bo bardzo dużo firm zaczęło krzyczeć, wiesz, na to, że będą niesamowitą konkurencją dla nich, nie? Bo abonamentowo to jest tanie, naprawdę tanie. I nie taką 600 bym łyknął, ale tylko ze względu na upload. No, bo ten lat mi nie jest niczego taki wielki. Ile tam upload dają? 60. No to ładnie już. No to już wiesz, dwa razy szybciej niż teraz, nie ale to mam. To wciąż mniej niż u mnie, kurde. No ale nie ma możliwości. Wiesz co, na przykład Netia gdzieś ostatnio do mnie pisali. Netia do mnie pisała, że mogą mi zaoferować łącze 100 na 100, nie? No to ja właśnie takie mam takie. I nie narzekam. I dzwonię później do nich i pytam, czy to jest w ogóle realne, nie? Bo skoro z innej opcji firmy nie mogę skorzystać z jakiegoś szybszego łącza niż 80, no to jak oni mogą dać na tych łączach 100 na 100? I dopiero jakaś tam kobieta zaczęła w tym dziale technicznym sprawdzać, mówi, że no, faktycznie nie ma takiej możliwości, nie? No. No i ja jestem w tej chwili, no, znaczy czy skazany, może nie tyle skazany, bo u UPC, no oprócz tego ostatniego wybryku, co mieli tą awarię, co im tam, nie wiem, jakim dziwnym trafem porwało światłowody, to nie narzekam na nich, nie? Taka mała natomiast uwaga, bo... Czym i wobec nie polecam nikomu multimedii, chyba że ma się jeden komputer w domu. Ja miałem podobno mogą na mnie krzyczeć ile chcą, ale technicy, którzy pracują w multimedii są nie w ogóle... Oni tam nie powinni pracować, bo oni wiedzą mniej niż moja Magda. A sytuacja była mianowicie taka, że... No bo u mnie do internetu są podłączone trzy komputery poprzez kabel i tam laptop przez Wi-Fi, tak? No. I... Grałem swojego czasu kiedyś, tak pogrywaliśmy z dzieciakami w LoL'a. I kwestia była taka, że ja odpalałem LoL'a, ping jest ok. Kacper dołączał do tej samej sesji, gdzie graliśmy we dwóch, ping jest ok. Dołączał się Szymon, ping jest 8000. No. To ja raz na tym moim internecie, który mam, grałem sobie w MTA, stracił mi zasięg, miałem 45000 pingu. No i dzwonię, wiesz, do tej multimedii, do tych osób mi się wydawało bardzo odpowiedzialnych i kompatybilnych, że tak powiem, nie? Żeby udzieliliśmy, kompetentnych nawet, żeby udzieliliśmy mi odpowiedzi. I wyobraź sobie, że facet zgania winę na mnie, na moje komputery, że to moje komputery są winne. A taka... Nie ich internet, nie? Ja mówię, to pan tu przyjdzie i sprawdzi, nie? No i wiesz, przyszedł gościu, bo oczywiście zaczęli mnie jeszcze straszyć, że jeżeli, wiesz, wezwanie technika jest niezasadne, to mi 50 zł dorzucą do abonamentu, takie rzeczy, nie? Bardzo dobrze.
Przyszedł gość ze swoim laptopem, nie? Podłączył się i mówi do mnie, proszę pan, zobaczy jakie pingi. Ja mówię, pan tu siedzi, pan zaraz zobaczy ten ping, nie? Załączyłem jeden komputer, włączyłem sobie tam Lola, nie? Chłopaków nie było. Załączyłem drugi komputer, włączyłem Lola, ping fajny. Włączam w tym pokoju, gdzie on siedział, Szymona komputer, a mu ping na 9000. Ja mówię, fajny, nie? Oczy ze zdumienia, wiesz? Nie wiedział, o co chodzi. I nie rozwiązali tego problemu u mnie. Natomiast co się okazało, że przez okres umowy z multimedią płaciłem za internet, którego faktycznie nie powinienem mieć u siebie w domu, wiesz, na moim łączu. Wyobraź sobie taka jazda? Przez rok czasu płaciłem im za coś, czego nie powinienem mieć, wiesz? No i później mi jeszcze zwracali tam te koszty, no ale wypowiedziałem im umowę, no bo wiesz, skoro mi nie rozwiązali problemu z pingiem, no to bez przesady, nie? Tyle, że miałem taką sytuację akurat. Byłem swego czasu w innej firmie u siebie w Tarnowie, się to nazywało Starnet, z małopolskiej sieci telewizji kablowej, nie? No i ten internet naprawdę zapierdzielał, nie? Też było łącze 100 na 100, światło wody, naprawdę mega. Się tak cisnęło jak idealnie, nie? No ale oczywiście przyszła Multimedia do Tarnowa, pierw kupiła Internet Solution, taką inną firmę, akurat tutaj jeszcze zasięgu na moim osiedlu nie było, no ale kupili. I później połasili się na właśnie Starnet, nie? Na tą moją sieć. No i przez pierwsze pół roku było wszystko bez zmian, po staremu, bo umowy, bo i tak dalej. Później zaczęli oczywiście mieszać już swoje pakiety, to tamto, tutaj już coraz gorzej ten internet działał, nie? No i stwierdziłem, poszedłem do biura obsługi i mówię, mieści mi nie zmieniać nic, miało to działać tak jak działa. Teraz dostaję jakieś pakiety tutaj niby, że to tamto, siamto, rachunki jakieś też inaczej już zrobione. I mówię im babeczce, dziękuję bardzo, dobranoc, zrezygnuję. Wiesz, zdumienie, bo coraz więcej ludzi zaczęło rezygnować. No i wróciłem, znaczy do takiej troszeczkę innej sieci, gdzie ona jeszcze, pierwszy internet, to byłem w tej właśnie sieci obecnej, w której jestem teraz. Tylko, że oni wtedy jeszcze nie mieli światłowodów. A ten Starnet, który wszedł, już światłowody miał. I wtedy się przerzuciłem na te światłowody. No i wróciłem sobie do tej firmy, która już, no mówię, rozciągnęła te światłowody. Jest bez problemu i na szczęście jest to spółka akcyjna, której niestety Multimedia wykupić no nie może. Nie może. Także chyba jedyna sieć w Tarnowie, taka dosyć dobra. I nie narzekam. No i płacę w sumie z telewizją, za neta plus telewizja, 72 zł miesięcznie. No to Najnet 100 na 100. No, to nawet. Ja mam na przykład z Interneti, czyli Neti tak zwanej, 20 na 5 mega uploadu, nie? Też nie narzekam. Ale tam u dziadków. No ja ten upload u siebie bym zwiększył naprawdę taką seczkę. A ty, ile masz tego uploadu? 30. A to i tak nie jest jeszcze źle. Wiesz, co mają powiedzieć na przykład ci, co mają upload od, nie wiem, 2, 3, 4? Ja mam na przykład tyle. No ból. No ale wiesz, nie wrzucasz filmów na YouTube'a pewnie. Wrzucam. Wrzucasz? Ale ile dziennie? Na razie mam przerwę, bo mi komputer nie wyrabia. No ten upload jest super, no 300 downloadu, no to jest bajka. Filmy, które mają po 6 giga, nie? Ja akurat na szczęście wrzucam jakieś 10 minut niecałe, także to jest to. No to mówię, nasze ETS-y tyle ważą. Pierwszy to wrzucałem go gdzieś całe 5 minut. No. Nasze ETS-y ważą około 5-6 giga, takie filmy się wrzuca. Jezus Maria, jak wy pędzicie, ja na 95 ledwo was doganiam. No ja mam 89 non stop. Ale uwaga, bo na multiku jest niesynchronizowana prędkość. No, chyba tak. Ale słuchajcie, a tak było, pamiętasz, Kucie, tak ostro była gadka rok temu, półtora, omówili o internecie Google, pamiętasz? Gigabitowe łącza. Ale to nie w Polsce. To jest o Google Fiber. Mhm. To jest w Stanach, na razie w Kalifornii testów jeszcze? Gdzieś tam jeszcze w jednym stanie dostępne. I to na razie w Stanach, jest w dwóch Stanach ogólnie chyba tam dostępne. Na chwilę obecną, o ile ja się nie, chyba że coś się rozrosło. I wiem, że tam niektórzy korzystają z tego i faktycznie to zapierdziela. No to jest gigabitowe łącze w dwie strony. To masakra. To masakruje równo, ale to zanim oni Stany sobie oplotą w takie, żeby to było standardem, to minie dobre naście lat. A zanim wyjdą z tą ofertą na inne kraje, na Europę, to minie kolejne naście lat. Pewnie a jeżeli dojdzie to do Polski, to minie jeszcze kolejne naście lat. Gdzie ten jeden standard, ten powiedzmy 1 gigabit, to będzie
no dobra, spoko. Forduska ściągnę w 20 minut, bo te forduski na Oculusa będą zajmować pierdyliard giga albo tera. No to jest prawda, ale też było coś takiego, ja tak teraz uważam, że my też tak do końca nie mamy co narzekać na ten internet u nas w naszym kraju, bo na ilość firm dostarczających u nas internet w Polsce jest ich bardzo dużo, prawda? Bo są nie dość, że są takie ogólnopolskie, to są takie regionalne, tak jak ty korzystasz, prawda? No, ja mam taką lokalną. I to jest okej. Okay. No... Natomiast rozmawiałem z ludźmi, ze znajomymi, którzy wyjechali na emigrację i mieszkają za tą małą kałużą, czyli wiadomo gdzie, bo ja to mówię, jedna jest za małą, druga za dużą kałużą, to oni tam nie mają żadnego praktycznie wyboru. No tam jest kisza naprawdę, to jak moja ciotka w Stanach, nie? Z wujkiem. No to powiem ci, że kiedyś z nimi rozmawiałem o internecie i ten internet słabiutki, słabizna i nie ma na co zamienić. Dokładnie, tak samo jest w UK. No tak, no to przecież jakiś tam wystarczy z Blackiem pogadać, jaki on ma internet tam. I to sobie na wiosce, co prawda, bo na wiosce, ale to są niby kraje bardzo, bardzo rozwinięte, o wiele bardziej niż my, niż Polska. I zobaczcie, że nie we wszystkich dziedzinach, więc tak też tutaj mamy co narzekać. Zresztą ja też pamiętam, jeszcze łącza internety takie, gdzie podłączałem się zamiast telefonu do linii telefonicznej. Korzystałem z takiego internetu i plik MP3 wielkości 4 mega się pobierało 30 minut. A, czyli takie, jakie są mnie teraz na fi. Nie no, co ty masz zajebiste szybkie łącze, bo ja chodziłem pierwsze łącze na 128 kilo na przykład. Ja mam jeszcze było 256. Stare, to były kiedyś takie żółte z napisem TP, które u mnie na fi jeszcze stoją. Takie szare, z góry z takim kapturkiem. I tu mówimy już o łączu modemowym, a nie tak jak teraz mamy. To jest zupełnie co innego, no. No, slice internet, bo chcę zadzwonić. No, tak było. Albo w nocy było, że było darmowo, albo był już szybszy transfer. No takie były czasy, a teraz, no wiecie. Teraz bierzemy komórkę, kurde, i sobie wszystko mamy. Pierwsza komórka moja, Motorola, jaką pamiętam miałem, to mogłem ją zabić, jakbym rzucił. Taką cegłę z anteną. No. Można było za tą antenę wziąć, złapać i rzucić kogoś. Jakbyś trafił, to byś zabił. No ale wiesz, nie było to wtedy takich telefonów, wiesz, nie wiadomo jakich. Później pamiętam, po Motorola zamieniłem na Alcatela jakieś OT311, to już był taki mniejszy. A ja na Sarzema. Sarzem pamiętam, takiego zielonego Sarzema miałem. A później od Sarzema przesiadłem się na Nokię. A ja pierwsza gra na Nokii to wąż ten się grało. A ja się przesiadłem na tego, na Siemensa MC60, taki pamiętam. Z taką skrzyżowaną klawiaturą. Pamiętam, no i ten, ja z tyłu, żeby otworzyć klapkę, to była taka śrubka, którą trzeba było 90 stopni chyba przekręcić, tak? A to nie, bo to skrzyżowany ten klawiatura, kolorowy już wyświetlacz, malutki i aparat wbudowany. O. Już było naprawdę prestiż. A moim pierwszym telefonem to był Sony Ericsson, gdzie miał aparat dołączany z tyłu, jak się ładowarkę podłącza. Tak, mój kumpel to miał. A później, teraz zobaczcie. Później miałem taki duży telefon z dotykowym ekranem, z wiesikiem, z Niemiec sprowadzony. A później pamiętam mój pierwszy telefon dotykowy, Samsung Avila. Mój pierwszy to był LG wzięty w plusie, który się psuł na każdym kroku. Posiedziałem na nim raptem 2 dni i powiedziałem: pierdziele, nie chcę żadnego telefonu dotykowego. I kupiłem sobie Nokia 5810, tak? Jakąś Express Music, czy jakoś tak. A pamiętacie ten hype na tę Nokię po tym? Po Matrixie? Na banany Nokia? To była taka... No pamiętam, no z tą klapką taką wysuwaną. A to nie, kurde, jaki to był model tej Nokii, no też nie przypomnę sobie teraz. Ale po Matrixie to kurde każdy tą Nokię miał taką. Taką rozsuwaną slidera, nie? No. A kto jeszcze pamięta ideę? Ja pamiętam ideę. Halo, ja miałem przecież bardzo długo korzystałem z idei pop. Jak się puszczało sygnałka, jak ktoś się zapał, zapłaciłeś złoty 70. Tak. Albo pamiętacie, że taka opcja była kiedyś, że pierwsze 5 sekund były darmowe? W połączeniu? Co ja nie pamiętam. To chyba było właśnie, to było chyba w erze wtedy. To może i pamiętam, jak dzwoniliśmy z kumplem do siebie, żeby nie płacić, nie, kasy. To tylko on odebrał i się na palcach odliczało te 5 sekund, było siema i rozłączałeś, nie? Odbiera. To co? Rozłączałeś. 14? Rozłączałeś. Ty masz gorzałe czy ja? Rozłączałeś. Tak rozmowa trwała, nie? Były takie pięciosekundowki były darmowe. Ja pamiętam jeszcze ten czas, kiedy idea wprowadziła pierwszy raz
naliczanie sekundowe, trzeba sobie to aktywować SMS-em. Ten skumpy wysyła SMS na ten naliczanie sekundowe, patrzymy tam, nalicza kilka groszy, co się, bajka normalnie, kurde. A teraz patrzę 6 dyk i mam wszędzie darmówkę. No, tak jak to się wszystko zmienia, nie? No. No, to się wszystko zmienia. Plus internet w telefonie, nie? GPS-y i GPS aparaty. Kurde, 10 lat zobacz, jak się, nie? Rozwinęły telefony. Nie, no ja pierwszy swój telefon, żeby wam nie skłamać, pierwszy swój telefon komórkowy miałem w 1996 roku. Wtedy miałem pierwszy swój telefon komórkowy. Miałem trochę później, w 99 chyba. Ja się w 2008. Także to jest... Taki to szans. Ja pamiętam sobie pierwszy komputer. Ale co jak co? Mówcie co jak co. Te czasy, lata 90, wczesne lata 90, późne lata 90 były najlepsze. Nie wiem, ja się urodziłem 90. Ja bym wrócił. Kto tam kici? Kto tam kici? Jak ja mam się przyznać, to pierwszym telefonem jaki dostałem, to był Nokia 3300 coś. 33. W moim przypadku Nokia 2700. Ale a pamiętacie, jeśli chodzi o 3310? O, ja pamiętam. O, znam ten telefon. A kurde, ale nie jest niezniszczalna. Miałem przez chwilę ile razy leciała i w ogóle nic się nie stało. Wiesz co, Husiek, ja ci nie wiem. Uwielbiałem ten telefon. Ja miałem ten telefon, moja babcia miała ten telefon, obydwie rozwaliliśmy ten telefon. To możemy mieć jakoś podróbę. Słyszałem kiedyś o takiej Nokii, co była jeszcze takim zielonym ekranem niby, co była praktycznie niezniszczalna. No to jest Nokia 3310. No to jest 3310. Ale ty młody masz 13 lat, ty mało wiesz. No. Wiesz co, ja wątpię, żeby on... Jak... To była kota. No właśnie, ja nie wiem, jeden kici, drugi miał, czy zwierzyniec, czy co? Zwierząt. Ty jesteś starszy, grałeś kiedyś w The Legend of Zelda, tylko taką starą? Nie, bo ogólnie Zelda nie trafiłem. Matrix. To tam znowu tak kici. A Matrix, zrobić ci bana kici? Taś. Balanga, weź pan ta ręka będzie? Nie, nie kot. No nie kotek, to może nie było. No chyba tak. Ma chyba ochotę na kotka jakiegoś. No zawsze. Ja już wolę, nie. Żebym miał ochotę na jakąś kotkę niż jak kotka. W tym internecie to już się wszystko dzieje, więc zoofilia też, no nie wiem. A Pegasusa miałeś? Boże. No, ja miałem Pegasusa, miałem Amigę. Miałem Commodore na kasety magnetofonowe. To było coś, to było Prestige. Którego Pegasusa? Słyszałem, że takie gry właśnie na kasety były. Jest ten nowszy, ten starszy, ja miałem tego nowszego trochę. A czym się różnił ten nowszy? Ten nowszy wygląda jak klawiatura. A to nie, no to ja miałem tego starszego. Ale miałem chyba z 2 czy 3, bo jednego rozpierdziłem. Graliśmy tak z kumplem mocno, że po prostu spadł mi ten Pegasus ze stolika. A pamiętasz choć jak jeszcze monitory monochromatyczne z podświatą zieloną, czy już nie? Nie, ale mój kuzyn miał kompa jakiegoś takiego, nie wiem co był za komputer. I miał czarno-pomarańczowy monitor. Ale zabił mnie, nie wiem co to było. To był monochromatyczny, czy nawet nie czarno-biały, bo na czarno-białym już by było lepiej widać niż na nim. A podświaty miało się zielono w tym monitorze. I pamiętam, bo tam grałem w SimCity jakieś u niego, nie wiem, czy jedynkę? Chyba tak. I pamiętam, jak wyłączał komputer, to powiedział, że rzeczywiście pomarańczowy. No, teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer. No tak. Przyciskało. No ja tak było kiedyś. Mój pierwszy komputer to był Windows 3. No. Bo tata się składał komputer wtedy. Na dyskietkach pamiętam były Windows. No. 15 dyskietek. No to właśnie 3.11 był ten Windows na 11 dyskietkach, dlatego tam 11 po tej trójce była. A co do tego bezpiecznego wyłączenia komputera, to jeszcze były takie sytuacje kiedyś, że trzeba było dyski parkować na przykład przed wyłączeniem. Pamiętasz to, Kusiek? Nie. Nie pamiętasz tego, wpisywało się komendę park i dopiero dyski się parkowały, czyli zatrzymywała się głowica, żeby nie było porysowane. I dopiero tak się robiło. To ja wam powiem, że niedawno wrzucałem, znaczy czyściłem może, jakby to nazwać, po prostu patrzyłem się na stare rzeczy i ja znalazłem dyskietki i po prostu, o mój Boże, gdzie ja takie coś mam położyć, jak ja w komputerze coś takiego nie mam. To ja was wyprzedziłem, czy mi się zdaje?
Po co komu teraz dyskietki tam 1,20, 1,30 coś mega, nie? Wiesz co, ale to jest dyskietek, no jest to taka dyskietka. To powiedz mi, gdzie to teraz kupisz? Gdzie tego nie kupisz? Na Allegro. W takiej różnicy. No, z rynku wtórnego. No tak, tak, no, no w kinie... Ja pamiętam sobie pierwszy komputer gamingowy, który miałem. Który w przykrych okolicznościach zginął, ale to szczegół. To ja miałem tam system wgrany nie za ten Windows, tylko Windows Z na końcu, nie S. Kurde, to jakieś Chiny. Fajny system, fajny podgryzacz. Nie, no bo to były kiedyś takie Windowsy, nie, Windowsy były kiedyś robione z takimi patchami, że były wyłączane te niepotrzebne niby funkcje, wiesz, Husiek. I to podchodziło pod kogoś, nie? Z na końcu, nie? Co do dyskietek, to Departament Obrony USA jeszcze ich używa, 8-calowe. O, dowiozłem, nie, yeah. Doskonale. No już jestem na ostatnim skręcie. O, i achievement. Husiek, weź tą kierownicę, bo zmarudził się. Weź ją jakoś na oliwę do... Kanionowa, ale kierownicy żeś nie zmienił. O, Jinkies przyjechał. O, ktoś u mnie gra w Trackmanie. Ej, milimetry. Dobra, gdzie się spotykamy wszyscy? Może w warsztacie? Co, we wszyscy w warsztacie? Nie, po prostu się wszyscy siedzą tutaj, bo nikogo nigdzie nie ma na tym spiku. No. Ja tu siedzę. Bo Husiałkę siedzi, dlatego. Nie no, zauważ, że jest długo 40, zaraz też będę się zwijał. Ale tam druga 40. Ja mam jutro do lekarza na 11. Nie no, ja się pewnie pójdę spać o 3, ja i tak się obudzę o 9, to nie jest najlepsze. Ja żyję w nocy. Wszyscy tam oddali? Nie, jeszcze dzięki sparkuje. Ja już parkuję. Ja jeszcze muszę oddać, dojeżdżam. A widać czy tam, widać. Niestety, muszę na sobie komputer wymienić, bo karta Intela jest jednak masakryczna. Jakbym ci powiedział model, to by się za głowę chytnął. No i dobra, dojechałem. Ojej, chłopaki. Synchronizacja była doskonale, proszę bardzo. No. Ładnie. Ale gdzieś prezie stanął? Gdzie ten? Huziek, idziemy na warsztat? Ja wiem, czy jest sens. A myślę, tu no jest. Nie, no możemy tu kończyć. Ja tu sobie już zaparkuję tak jak zawsze, oczywiście. Gdzieś tu sobie wycupnę. Wywaliło mi neta, już za chwilę będę. Jezu, dziś mam same problemy. No więc druga trasa też przejechana na tym free tracku, Huziek, i polecam ci. Jednak coś dobrego w moim mieście robią, no. Będę musiał zobaczyć sobie. Ile taki free track kosztuje? 100 zł. O. Ja nie drogo. Ja mam pytanie. Mhm. Do administracji. Mhm. Dałby radę zrobić serwery na prywatnych, na tych, na pewno dole 85-86. Pewnie to kanał prywatny, tak? Tak. Chwila. To ja bardzo proszę. To co? Kończymy? No kończymy. Tak. No to cóż, dzięki to serdeczne wam za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Jak się film spodobał, łapkę w górę. Jak chcecie, żeby więcej konship z nami jechał, też łapka w górę. Nie no, żartuję w tym momencie. No i cóż, i do kolejnego razu. I pamiętajcie, żebyście, że gry łączą nawet pokolenia, to jak zwykle ode mnie. No i Husiek, ostatnie słowo należy do ciebie. Idę coś zjeść. Bye bye. Na razie, cześć. Na razie. Na razie.